Nowoczesne mieszkania z najlepszą lokalizacją w Puławach przy ulicy Piłsudskiego 15. Ceny już od 3900 zł brutto za metr kwadratowy z możliwością negocjacji. Jasne i przestronne mieszkania od 50 do 82 metrów. Teren ogrodzony z placem zabaw i garażami. Zapraszamy. Taka okazja może się nie powtórzyć. Odwiedź nas na www.panoramapulawy.pl lub zadzwoń 887-4202. To proste. Zmierzyli, przyjechali z oknem i wstawili. Porównywałem wiele ofert. W Domatorze dostałem świetną jakość, taniej niż w markecie. Polecam Domatora. To prawdziwi fachowcy. Potrzebujesz nowej podłogi, okien lub drzwi? Zaproś Domatora. Teraz wyjątkowa promocja. Montaż gratis. Odwiedź nas na Wróblewskiego w budynku Loku. Domator. Jakość i profesjonalizm. Centrum Motoryzacji Bosch Serwis Autopikul. Naprawimy każdą markę samochodu. U nas kupisz części do wszystkich marek. Centrum Motoryzacji Autopikul to także nowy salon firmowy Husqvarna oraz wielomarkowy serwis kosiarek, pilarek i sprzętu ogrodniczego. To również autoryzowany salon firmy Romet oraz serwis rowerowo-skuterowy. Centrum Motoryzacji Bosch Serwis Autopikul. Puławy, ulica Lubelska 63A. Puławy przy Azotach. Oraz Kurów, ulica Lubelska 11. Odkryliśmy po pierwsze, że jest to miejsce bardzo przyjazne, w którym oprócz tego, że uczy się języka, to jeszcze moje dzieci rozwijają swoją wyobraźnię, kreatywność. Centrum Helendron English dzieci uczą się języka angielskiego w sposób naturalny, intuicyjnie, tak jak uczą się języka ojczystego. Efekty są wspaniałe, dlatego stwierdziliśmy, że nasze młodsze dzieci zaczną naukę już wcześniej. Najmłodsze dziecko ma 2 lata, chodzimy rok. Uczęszczanie tutaj na zajęcia sprawia moim dzieciom dużo satysfakcji i widzę, że chętnie tutaj przychodzą. I like Helendron English because lessons are interesting. I like Helendron English because I can learn English. I like Helendron English because I can pass Cambridge exam. U nas dzieci nie czują przymusu nauki. One chcą się uczyć, ponieważ widzą natychmiastowe efekty. Mówią płynnie, bez zahamowań i świetnie zdają międzynarodowe egzaminy. Dlatego metoda Helendron jest tak skuteczna. Aktywność ruchowa to podstawa zdrowia i dobrego samopoczucia. My wiemy o tym doskonale. Ty też możesz się o tym przekonać. Siłownia Platinum Fit and Club. W naszej ofercie treningi personalne, kulturystyki i fitness, a także opieka i pomoc instruktora. Klimatyzowana sala pełna nowoczesnego sprzętu pozwoli zadbać o Twoją sylwetkę. Oferujemy najtańsze karnety w mieście. Nie czekaj i sprawdź. Zapraszamy codziennie od 8 rano. Puławy, ulica Kościuszki 17. Telefon 793 316 191. www.platinumpulawy.pl. Byłam naprawdę gruba. Siedziałam z dzieckiem w domu. Idąc z moim synkiem na spacer, weszłam do Nature House. To nieprawda, że dieta nas ogranicza, odbiera nam coś. Ona nam tylko daje. Menopauza to był okres, kiedy nagle zaczęłam tyć. Traciłam zdrowie i wygląd. Dzięki wsparciu dietetyka odjęłam sobie kilka lat. Byłem naprawdę gruby. Założenie skarpetek to było wyzwanie. Schudłem. Od 15 lat podobała mi się moja fryzjerka. Teraz jesteśmy razem. Nature House. Spełniamy marzenia. Najbardziej mi się podoba podejście nauczycieli. Podchodzą indywidualnie do każdego ucznia. Jest tu fajnie, miło, przyjemna atmosfera. Mogę się dużo nauczyć. I o to chodzi. Dzisiaj będziemy grać w kalambury. Dużo rozmawiamy, po angielsku mówimy, ćwiczymy w parach, opowiadamy. Urozmaiceni, tak, to jest najważniejsze. No, dobrze uczą, można dużo zapamiętać. Są wymagania, ale jest to potrzebne, żeby móc się czegoś nauczyć. Naprawdę są duże efekty. Polecam. Jeśli miałbym oceniać ogólnie szkołę Quest, no to na ocenę 6. Dobre rady na odpady. Rocznie każdy z nas wytwarza około 300 kg odpadów. Góry odpadów rosną. Możesz to zmienić. Oto nasze dobre rady, jak zmniejszyć ilość odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Unikaj niepotrzebnych opakowań.
Nie kupuj artykułów, które są niepotrzebnie zapakowane w kilka opakowań. Dodatkowy kartonik po paście do zębów i tak trafi od razu do kosza. Staraj się wybierać żywność bez plastikowych lub styropianowych opakowań. Owoce i warzywa kupuj luzem. Kupuj artykuły codziennego użytku, takie jak proszek do prania czy woda mineralna, w większych opakowaniach. Wystarczy ich na dłużej, a w konsekwencji powstanie mniej odpadów opakowaniowych. Unikaj artykułów jednorazowych. Na zakupy zabierz ze sobą torbę wielokrotnego użytku. Zrezygnuj z używania foliowych reklamówek. Organizujesz grilla? Nie używaj jednorazowych sztućców, kubków i talerzyków. Są nieeleganckie i szybko trafią do kosza. Ręczniki papierowe zastąp ściereczkami materiałowymi. Używaj długopisów z wymiennym wkładem. Zastępują 12 długopisów jednorazowych. Zamiast zwykłych baterii stosuj akumulatorki wielokrotnego ładowania. Wykorzystuj produkty ponownie. Podarujesz im w ten sposób nowe życie. Niepotrzebne ubrania, urządzenia, meble oddaj komuś, kto ich potrzebuje. Zepsute urządzenia, jeśli to możliwe, spróbuj naprawić. Opakowania po zużytych produktach możesz użyć do przechowywania różnych drobiazgów, żywności albo uprawiania domowego ogródka. Jednorazową reklamówkę wykorzystaj ponownie, na przykład jako worek na śmieci. Oszczędzaj papier. Drukuj dokumenty dwustronnie lub używaj papieru zadrukowanego jednostronnie jako brudnopisu. Nie drukuj e-maili. Korzystaj z biblioteki i kupuj używane podręczniki. W ten sposób oszczędzasz pieniądze i pomagasz ratować lasy. Nie marnuj żywności. Kupuj tylko tyle, ile naprawdę potrzebujesz. Nie będziesz musiał jej wyrzucać. Kompostuj odpady biodegradowalne. Będzie można wykorzystać je jako nawóz. Kupuj nieco droższe, lecz bardziej wydajne światła energooszczędne. Ich żywotność jest 10-krotnie dłuższa niż tradycyjnej żarówki. Powstające odpady segreguj. Wrzucaj je do przeznaczonych na nie pojemników lub worków. Pamiętaj przy tym o zgniataniu kartonów, butelek plastikowych oraz odkręcaniu nakrętek przed ich wyrzuceniem. Zmniejszysz w ten sposób objętość odpadów. Na pewno nie są to wszystkie pomysły na zmniejszenie ilości odpadów. Zastosuj się do naszych rad i pomyśl, co jeszcze możesz zrobić. Będziesz żył nie tylko ekologicznie, ale także ekonomicznie. To się zwyczajnie opłaca. Dzień dobry, Anna Filipiak witam i zapraszam na cotygodniowe wydanie informacji puławskich. Dziś w programie opowiemy o zuchwałej kradzieży dokonanej przez oszustów na łączną kwotę 80 tysięcy złotych, zbliżającej się ku końcowi budowie nowej drogi w naszym mieście oraz festiwalu orkiestr dętych, który właśnie się rozpoczął. Tą informacją chcemy ostrzec wszystkie starsze osoby, gdyż oszuści nie znają granic. W ubiegłym tygodniu wyłudzili od starszych osób w Puławach łączną kwotę 80 tysięcy złotych. Tym razem w rozmowie przez telefon podawali się za funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji. Policjanci otrzymali informacje od kilku osób, że w Puławach po raz kolejny dochodzi do działania oszustów, którzy próbują wyłudzać pieniądze tak zwaną metodą na wnuczka. Sprawcy zaatakowali konkretnie nasze miasto, upatrzyli sobie jak zwykle osoby starsze. Polegało to na tym, że kobieta, młoda dziewczyna dzwoniła do osób starszych i mówiła, że potrzebuje pożyczkę, dużą pożyczkę pieniędzy, zwracała się per ciociu, per babciu.
W takiej sytuacji niektórzy albo podejmowali rozmowę, albo tą rozmowę kończyli, podejrzewając, że jest to forma oszustwa. Kilka chwil po telefonie od kobiety do ofiary dzwonił mężczyzna, podając się za oficera z Centralnego Biura Śledczego Policji. Po przedstawieniu się wyjaśnił, że prowadzi akcję mającą na celu ujęcie złodziei. Obiecywał również nagrodę, 14 tysięcy złotych za pomoc w złapaniu sprawców. I w tym przypadku dwie osoby zostały oszukane w ten sam sposób. Te dwie osoby udały się do banku, wypłaciły pieniądze, konkretnie sumę 40 tysięcy złotych, które miały być przekazane oszustom. Jedna z tych osób, starsza kobieta, zgodnie z poleceniem oszusta wyrzuciła pieniądze przez okno, natomiast druga osoba wyrzuciła 40 tysięcy złotych do pojemnika z makulaturą. Następnie po przekazaniu tych pieniędzy ten fałszywy policjant zadzwonił ponownie na numer, podziękował za współpracę i powiedział, że późnym wieczorem policja z Puław przyjedzie i porozmawia, spisze protokół. Kiedy policjanci nie przyjeżdżali, kiedy nasi puławscy policjanci nie przyjeżdżali, osoby złożyły zawiadomienie o tym, że zostały oszukane. Nam udało się dotrzeć do jednej z osób, do której tego dnia dzwonili oszuści. Tak w jej przypadku wyglądała próba wyłudzenia. Miałam telefon, która pani się odezwała do mnie. Ciocia, przyjechałam do Puław, jestem w banku i będę musiała czekać 3 dni, bo bierzemy pożyczkę na mieszkanie. Ale wiesz co, przyjdę do ciebie. Ja mówię, dobrze, ale jak to mówię, ale ciocia, przyjdę do ciebie, to porozmawiamy. No i naraz ja mam robotników w domu. Ona mi się pyta, ciocia, a kto jest? Ja mówię, robotników mam. To ona mówi, a to one muszą być? Ja mówię, muszą. Ale do wieczora? Ja mówię, tak, bo ja przecież jak ich najemam, one robią łazienkę do wieczora. I ona z powrotem. No to jak? To trzeba ich sprzątnąć, bo przecież nie będę mogła porozmawiać, jak przyjdę. No i znowu za jakiś czas telefon. Mocny taki telefon i mówię tak, tu jesteśmy na podsłuchu policja, bo u pani, jak on ją tam nazwał, no w każdym obszarze ktoś jaka, że to jest niby naciągaczka jakaś. I ona znowu do mnie się włącza, mówi 80 tysięcy. Ja jej mówię, co? 80 tysięcy? To ja na emeryturze całe życie przeżyję i nie widziałam 80 tysięcy. No i na tym się stało, ten pan się z powrotem włączył, ale mówi, proszę panią, tu z komendy i ja pytam się, w którym banku pani ma pieniądze? Ja mówię, w żadnym. Ale on mówi, proszę słuchać, ten bank wymawia jakiś, nie znam, nie będę powtarzała, bo nie znam banków. No i także chyba w 6 bankach, ja mówię, nie proszę pana, ja nie mam w żadnym banku pieniędzy. Kobieta przerwała rozmowę i o całym zajściu powiadomiła prawdziwych już funkcjonariuszy z puławskiej komendy. Tylko rozwaga uratowała ją przed próbą kradzieży, a my przypominamy, jak najlepiej uchronić się przed podobnymi działaniami. Podstawowa kwestia, aby nie przekazywać pieniędzy osobom nieznajomym. W jakikolwiek sposób nie przekazywać pieniędzy, czy to pieniądze od ręki do ręki, czy pieniądze przelewem, na podstawie tylko rozmowy telefonicznej. Przypominamy również, że policjanci w żadnym wypadku nie mogą od nas żądać przekazania pieniędzy w jakimkolwiek celu. O sposobach działania oszustów rozmawiajmy ze starszymi osobami oraz sąsiadami. Nie bójmy się również o każdej podejrzanej rozmowie powiadomić funkcjonariuszy z policji, dzwoniąc pod numer alarmowy 112 lub 997. Władze Puław zastanawiają się nad przeniesieniem miejskiego przedszkola nr 2 do szkoły podstawowej nr 4. Rodzice przedszkolaków nie zgadzają się na takie zmiany. Rodzice dzieci uczęszczających do miejskiego przedszkola nr 2 nie zgadzają się z planami przeniesienia placówki do budynku, w którym znajduje się szkoła podstawowa nr 4, a taki plan pod uwagę bierze puławski ratusz. Rodzice przedszkolaków obawiają się, że przeniesienie narazi ich dzieci na niepotrzebny stres, a w przyszłości w ogóle może doprowadzić do zamknięcia placówki.
Poniedziałkowa Komisja Oświaty i Wychowania w całości poświęcona została temu problemowi. Radni z komisji wysłuchali argumentów płynących za i przeciw zmianom lokalizacji przedszkola. Głównym argumentem za jego przeniesieniem do budynku szkoły jest stan demograficzny. Od kilku już lat liczba urodzeń spada, a od 3 lat w mieście jest ujemny przyrost naturalny. Miejskie przedszkole numer 2 w Puławach w swoim zasobie posiada możliwość stworzenia 4 grup przedszkolnych. Z roku na rok po kilkoro dzieci mniej do placówki się zgłasza, ale można powiedzieć, że to jest stała tendencja, w niczym nie zaburza ogólnego obrazu tej placówki. W tym roku 2015-16 to jest 78 dzieci, 3 oddziały. Z informacji rodziców i dyrektora wiem, że 10 dzieci oczekiwało na przyjęcie do tego przedszkola, no ale nie utworzymy grupy 10-osobowej, a jeśli byśmy rozgęścili, to wówczas Państwo radni są znakomicie zorientowani, że wtedy tracimy. No tracimy tę część subwencji, która przychodzi na pełne oddziały. Każde zmniejszenie standardów powoduje, że my subwencji oświatowej dostajemy mniej niż moglibyśmy. Dlaczego w ogóle myślimy o stworzeniu zespołu szkolno-przedszkolnego? Myślimy o tym ze względu na konieczność zatrzymania tych 2 placówek we Włostowicach. I to niekoniecznie muszą być dwie odrębne placówki. Warto wydawać pieniądze i planować przyszłość w dłuższej perspektywie niż pobyt jednego, drugiego czy wszystkich najbliższych roczników obecnych i 2 przyszłych w tym miejscu. Dlatego też podjęliśmy szereg działań, aby stworzyć wspólne miejsce, takie centrum spotkań w cudzysłowie, czy wspólne centrum dla Włostowic. Takie stanowisko urzędników wzbudziło wątpliwości radnych. Doszło do dyskusji. Proszę Państwa, to co Pani Prezydent powiedziała, że 45 dzieci z Włostowic jest w innych przedszkolach, migrowało do innych przedszkoli poza Włostowicami. Więc ja się pytam, gdzie, a 10 dzieci nie zostało przyjętych. Czy według Pani nie inwestowanie w te przedszkole od lat, nie w plac zabaw, który jest w opłakanym stanie, według mnie jest najgorszy ze wszystkich przedszkoli w Puławach, oraz pogłoski o rychłym zamknięciu tego przedszkola nie powodują, że brak tam tych 15 dzieci, żeby zamknąć tą 4 grupę? To są takie podstawowe pytania. I ciągle, proszę Państwa, no polityka nasza powinna być dla młodych, to jest przyszłość nasza i naszego narodu. A co tam może powstać? No mam nadzieję, że nie żaden zakład, na przykład fizjoterapii, jak mamy w Puławach. Jeśli chodzi o tą grupę 10 osób, ja to powiedziałam rodzicom i powtórzę do wiadomości Pana. Ilość miejsc w przedszkolach w mieście jest wystarczający na to, że gdyby nawet z mapy miasta zniknęło jedno przedszkole, czy to będzie na Włostowicach, czy na przykład 13, które ma 3 oddziały, to wszystkie dzieci z naszego miasta znajdą miejsce w przedszkolu, w placówce publicznej, już nie mówię o niepublicznych. Wszystkie znajdą miejsce. I chcę Panu powiedzieć, że każdorazowo rodzice, czy to dotyczyło szkoły, czy dotyczyło przedszkola, umieszczenia zerówki, czy tu, czy tam, dostawali informację i taką dostaną, że otworzymy kolejny oddział pod warunkiem, że będzie on pełen. W Biurze Planowania Przestrzennego dostałem informację oficjalną, że w tej chwili terenów niezabudowanych, które mogą być zabudowane pod budownictwem rodzinne, jest na 22 tysiące ludzi, w tym większość na Włostowicach. Następne tereny, które powstają, są to tuszko Włostowic, to osiedle Piaski. One w tej chwili są w fazie studium, nie są ujęte w żadnych ewidencjach. To jest ogromny potencjał, który zasili prawdopodobnie tą szkołę i te przedszkole. To jest bardzo ważne i to, co Pani Prezydent mówiła, że się patrzy w przyszłość. No to spójrzmy się i tutaj w przyszłość. Potem będziemy odzyskiwać budynek przedszkola, gdy będzie tam jakiś zakład rehabilitacyjny lub inna działalność. Jaką my ofertę w ogóle dla tych rodziców dajemy? No, zdewastowany plac zabaw i się dziwimy, że tam nie ma dzieci.
Pani prezydent, ja nie chciałbym zatrzymywać panią tutaj, bo mam z panią kontakt. Natomiast chciałbym jakby wypowiedzieć, przekazać komunikat o roli radnego, który no, w trudnych sytuacjach, kiedy są głosy i takie, no, znalazł swoją rolę. Ja po pierwsze, to co pani wcześniej zapowiedziała i to co panie tutaj przedstawiły, ja na pewno będę za miesiąc prosił o szacunek kosztów przygotowania i adaptacji budynku szkoły podstawowej numer 4, gdyby tam było przedszkole, jaka to by była kwota, oraz sytuacji, gdybyśmy potrzebowali wyremontować plac zabaw. Następnie jakby perspektywa, czy rzeczywiście te bardzo atrakcyjne tereny puławskie właśnie tam na Piaskach, zgodnie z naszymi oczekiwaniami one będą prezentowały. Pani prezydent wyraziła swoje zadowolenie po ostatnim spotkaniu z rodzicami, że miała poczucie zrozumienia. Z drugiej strony rodzice dają nam informację o tym, że jest 100 podpisów. Szanowni rodzice, to jest pierwsze zderzenie radnych z tym tematem, dlatego dzisiaj nie oczekujcie od nas żadnych decyzji czy deklaracji. Temat wtedy, kiedy wprowadza się czynnik niezadowolenia społecznego, a w tym wypadku chyba taki mamy, musi być naprawdę rozłożony w długim czasie negocjacji i rozmów. Dlatego bardzo mi się podoba słowo pani prezydent, zdanie, nie chcemy forsować za wszelką cenę, chcemy rozmawiać. I to jakby budzi w nas pewien optymizm, że decyzje nie będą zapadane tylko i wyłącznie wynikiem głosowania radnych, ale również i rozmów z rodzicami. Dyskusja i zapewnienia o dokładnym przeanalizowaniu sprawy przez członków komisji nie przekonują rodziców posyłających swoje dzieci do przedszkola numer 2. Ci chcą całkowitego pozostawienia placówki w dotychczasowym budynku. Nasze zdanie jest takie, że będziemy bronić naszego przedszkola całym sercem i takimi drogami, jakimi tylko możemy. Uważamy, że to jest po prostu jedna wielka pomyłka, dlatego że my mamy naprawdę bardzo dużo dzieci chętnych do naszego przedszkola i myślę, że już przedszkola w mieście i szkoły są przepełnione. Jeżeli zrobimy taki krok, jaki pani wiceprezydent proponuje, naprawdę te dzieci i w mieście ucierpią, i nasze ucierpią, bo będzie w mieście przepełnienie, a u nas po prostu za 5 lat będzie szkoła zamknięta, bo nie będzie chętnych. To będzie szkoła dwuzmianowa i szkoła, gdzie dwulatki z dwunastolatkami będą razem uczęszczać do tego samego budynku. Według przedstawicielek rodziców przedszkole lepiej rozwijałoby się i nie byłoby problemu z naborem, gdyby było bardziej doinwestowane. Chodziłam jako 3-latek do tego przedszkola. Doskonale pamiętam te same urządzenia. One są teraz po prostu odmalowane, więc teoretycznie są zadbane, tak jak mówiła pani prezydent. Dodano nową ślizgawkę i jakiś tam jeden element. To są 2 dodane elementy. Piach nie pamiętam od kiedy był wymieniany w tych piaskownicach. Droga, komunikacja po prostu od wejścia przedszkolnego, droga na plac zabaw jest cała po prostu zdewastowana. No tam płyty, korzenie drzew, wiadomo, zrobiły swoje. To 10-centymetrowe wyrwy, no dla 2,5-letniego dziecka, no to jest naprawdę tragedia, no to jest tor przeszkód. My mamy taką nadzieję, że jednak zostanie odremontowany właśnie nasz plac zabaw i będzie możliwość rozwoju tego przedszkola. Tak jak wspominaliśmy, jest naprawdę bardzo dużo chętnych i jest bardzo duża możliwość tego, że będzie coraz więcej chętnych, jeżeli zostanie przedszkole i cały plac zabaw właśnie wyremontowany i wtedy jak najbardziej, nawet jeżeli dzieci, bo już w tym roku jest kilkoro dzieci, którzy rodzice z miasta przenieśli tutaj na Włostowice, bo są po prostu przedszkola przepełnione w miastach i jest też im wygodniej ze względu chociażby na babci, dziadków, czy ze względu na bliskość do domu, prawda? O argumenty za utworzeniem zespołu szkolno-przedszkolnego zapytaliśmy także panią wiceprezydent, która uspokaja, że obawy rodziców są niepotrzebne, a takie rozwiązanie jest dobrym pomysłem. Wszystko wskazuje na to, że nie będzie boomu demograficznego, że nie urodzi nam się 500 dzieci więcej, które wtedy wypełniłyby wszystkie przestrzenie przedszkolne, a później szkolne.
Wszystko wskazuje na to, że warto zadbać i zaproponować osiedlu Włostowice. Można to nazwać zespołem szkolno-przedszkolnym, ale ja to widzę bardziej rozlegle jako takie miejsce spotkań edukacyjno-społecznych. Zrobiliśmy w tym miejscu orlik po to, żeby dzieci z Włostowic mające własne podwórka i własne przestrzenie miały jakąś przestrzeń wspólną. Zrobiliśmy radosną szkołę, jak w wielu innych miejscach i chcielibyśmy dużą przestrzeń, a druga część niezagospodarowana jeszcze terenu przy szkole podstawowej numer 4. Nie sprawdzałam tego, ale sprawdzę to w najbliższym czasie. Jest prawdopodobnie porównywalna wielkością z tym otoczeniem dzisiejszego miejskiego przedszkola. Szkoła numer 2. Obecne plany nie są jeszcze przesądzone. Przez kolejne tygodnie zostanie wykonany kosztorys zaadaptowania pomieszczeń szkolnych tak, by spełniały one wymogi dla kilkuletnich dzieci. Nie wiadomo również, jaki może czekać los obiekt, w którym obecnie mieści się miejskie przedszkole numer 2. Budowa ulicy Ceglanej powoli zbliża się do końca. Inwestycja, gdy tylko zostanie zrealizowana, stanie się częścią południowej obwodnicy miasta. Trwają już ostatnie prace, a całość ma się zakończyć pod koniec września. Nową drogą pojedziemy już w październiku, jeśli wszystkie odbiory przebiegną pomyślnie. Co zostało wykonane? To są dwie ulice. Ulica Ceglana do ulicy Zabłockiego i ulica Zabłockiego łącząca się z istniejącym odcinkiem tam za szkołą numer 4. Skrzyżowanie w formie ronda z wyjściem na dalsze odcinki, które gdzieś tam w przyszłości będą, czyli ulica Ceglana w kierunku Piasecznicy jako przyszłość. W sumie jest to blisko kilometr ulic w klasie Z. Są to ulice z pełnym wyposażeniem, z pełnym uzbrojeniem. Oczywiście będą chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie, kanały technologiczne, także pełna infrastruktura. Na ulicy Ceglanej, ponieważ jest to szeroki pas drogowy, przewidziana jest również, czyli realizowana jest również droga serwisowa. Na inwestycję udało się uzyskać 50% dofinansowania. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Zwoleniu. Początkowo koszt budowy szacowano na ponad 7 milionów złotych, jednak zwycięska oferta okazała się o wiele mniejsza. Jest to inwestycja dofinansowywana ze środków zewnętrznych, tak zwane schetynówki. Roboty drogowe kosztują około 4 300 000 złotych. No oczywiście cały koszt ulicy jest znacznie większy, ponieważ w roku ubiegłym robiliśmy makroniwelację, robiliśmy uzbrojenie podziemne, także cały koszt będzie znacznie większy, ale te roboty drogowe to jest 4300. Kiedy zostaną wybudowane kolejne odcinki składające się na obwodnicę południową? Tego jeszcze nie wiemy, ale włodarze zapowiadają, że zrobią wszystko, aby jadąc od Lublina w kierunku Kazimierza Dolnego nie trzeba było jechać przez centrum miasta i tak zwane miasteczko holenderskie. Ruszyły przygotowania do 15. edycji kampanii Szlachetna Paczka. Organizatorzy poszukują wolontariuszy, którzy przyłączą się do tej dobroczynnej akcji. Wolontariuszem może zostać każdy pod warunkiem, że ma ukończone 18 lat. Chętni muszą być otwarci i gotowi na podejmowanie wyzwań, a także dysponować wolnym czasem. Wolontariusze docierają do samotnych matek, dzieci, osób starszych i dotkniętych przewlekłą chorobą lub nieszczęściem. Zapraszamy przede wszystkim do pomocy rodzinom w trudnej sytuacji, które mają realną, że tak powiem, szansę na zmianę swojej sytuacji obecnej, w której są, poprzez właśnie tą szlachetną paczkę. Szlachetna paczka to ogólnopolska akcja świątecznej pomocy, która realizowana jest od 2001 roku przez Stowarzyszenie Wiosna. Celem tego projektu jest mądra pomoc, bo darczyńcy nie zbierają pieniędzy, a przygotowują paczki. Zapisy odbywają się na stronie internetowej www.superw.pl. 5 osób zostało poszkodowanych w wyniku wypadku, do którego doszło we wtorek w nocy na Puławskiej obwodnicy przy zjeździe na zakłady azotowe. W zderzeniu ucierpiało 5 młodych osób. Po 23:00 kierujący Volkswagenem jadąc ulicą Długą w kierunku ulicy Tysiąclecia
nie zachował należytej ostrożności, bądź przysnął, i to jesteśmy tutaj, to w tej chwili ustalamy, wjechał na przeciwległy pas ruchu, przejeżdżając przez wysepkę odgradzającą obydwa pasy i zderzył się czołowo z samochodem ciężarowym. Mężczyzna samochodu ciężarowego był trzeźwy i nie odniósł żadnych obrażeń. Natomiast 5 młodych osób, które jechały Volkswagenem, zostało przewiezionych do szpitala. Tym samochodem jechały 2 dziewczyny 19-letnie i 3 mężczyzn 18-letnich. Wszyscy mieszkańcy powiatu lubartowskiego. 2 osoby zostało przewiezione do Puławskiego Szpitala, natomiast 3 osoby zostało transportowane do szpitala w Lublinie. Ich stan w czasie przewożenia był dosyć poważny. Osoby miały wielonarządowe obrażenia, miały połamane kończyny. Droga przez wiele godzin była całkowicie zablokowana. Policja w dalszym ciągu ustala przyczyny wypadku. Przetarg na budowę nowego skweru na osiedlu Niwa został rozstrzygnięty. Już niedługo w miejscu osiedlowego boiska powstaną ścieżki spacerowe, ławki, place zabaw oraz urządzenia do ćwiczeń i sporo nowej roślinności. Skwer zostanie wybudowany jeszcze w tym roku na terenie pomiędzy ulicami Legionu Puławskiego, Armii Krajowej, Sikorskiego i Lesla. Wykonawcą będzie lubelska firma Garden Designers. Budowa miała się rozpocząć na początku wakacji, ale pierwszy przetarg został unieważniony, bo nadesłane oferty przekroczyły zakładany budżet. Aby obniżyć koszty, projekt został trochę zmieniony. Tam zrobiliśmy drobne korekty, głównie chyba na wierzchni. Były takie dosyć drogie, znaczy bardzo drogie poliuretanowe nawierzchnie, które zmieniliśmy na nawierzchnie naturalne. Częściowo na przykład będzie to taka nawierzchnia jak na skwerze 6 sierpnia. Inwestycja powinna być wykonana do połowy grudnia. Koszt skweru rekreacyjno-wypoczynkowego wyniesie blisko 800 tysięcy złotych. Na miejscu boiska pojawią się ławeczki, place zabaw, a także urządzenia do ćwiczeń i dużo roślinności. Puławscy policjanci udaremnili próbę samobójczą 36-latka, który w sobotę wieczorem stał na barierce Starego Mostu na Wiśle i zamierzał wskoczyć do rzeki. W sobotni wieczór około godziny 21 dyżurny puławskiej komendy odebrał informację, że jakiś mężczyzna stoi na barierce Starego Mostu na Wiśle i najprawdopodobniej zamierza skoczyć do rzeki. Na miejsce udał się patrol. Kiedy niedoszły desperat zauważył policjantów, rzucił się do ucieczki. Po krótkim pościgu został zatrzymany i doprowadzony do radiowozu. Okazał się nim 36-letni mieszkaniec Puław. Przyznał, że chciał skoczyć z mostu, bo wcześniej pokłócił się z żoną. Był kompletnie pijany. Miał 3 promile alkoholu w organizmie. Trzecia edycja budżetu obywatelskiego zbliża się do końca. W tym tygodniu zakończyły się konsultacje społeczne nad zgłoszonymi projektami. Teraz mieszkańców Puław czeka głosowanie. 17 września rozpocznie się to tradycyjne, przez wrzucenie swojego głosu do urny. W tym tygodniu zakończyły się konsultacje społeczne tegorocznej trzeciej edycji budżetu obywatelskiego. Przez ostatnie dni omawiane były projekty, które wpłynęły i przeszły pozytywną opinię, a tych było łącznie 57, z czego 18 ogólnomiejskich oraz 39 rejonowych. Z tej liczby ostatecznie przeszło 7 projektów ogólnomiejskich oraz 20 projektów rejonowych. Przez ostatnie dni były one dokładnie analizowane. Mieszkańcy, którzy przychodzili na konsultacje, mieli okazję podzielić się swoimi spostrzeżeniami oraz rozwiać wątpliwości, które dotyczyły głosowania w tym roku. Trzecia edycja budżetu, mimo że jeszcze się nie zakończyła, już nasuwa nowe wnioski. Ja mam takie spostrzeżenie, że budowa społeczeństwa obywatelskiego jest trudnym procesem i pewnie bardzo długotrwałym. A w związku z tą refleksją miałabym taki apel do mieszkańców naszego miasta. Kochani mieszkańcy miasta Puławy i ci, którzy mieszkają w naszym mieście, i ci, którzy są puławianami od dawna, i ci, którzy dopiero w naszym mieście rozpoczynają swoje życie, zapraszam Państwa do zapoznania się z pomysłami Waszych sąsiadów i przyjście i zagłosowanie. A głosowanie rozpoczyna się 15 i potrwa do 17 września. To tradycyjne, przez wrzucenie swojego głosu do urny. Odbędzie się ono w budynku Urzędu Miasta w godzinach od 9 do 13, a także od 15 do 18. Drogą elektroniczną swój głos będzie można oddać w dniach od 22 do 24 września.
Wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości do 5 października. Zwycięskie projekty otrzymają 350 tysięcy złotych, jeśli to projekt rejonowy, oraz projekt ogólnomiejski 600 tysięcy złotych. W przyszłym tygodniu w okolicach Puław znowu pojawią się samochody rajdowe. Wszystko za sprawą rajdu nadwiślańskiego. W tym roku trasa będzie składać się z 8 odcinków specjalnych, ze spektakularnym finałem w samym centrum miasta. Tegoroczny rajd nadwiślański rozpocznie się 18 września. Baza rajdu i strefa serwisowa zlokalizowane będą po raz kolejny na terenie Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Trasa będzie się składać z 8 odcinków specjalnych. Zdecydowana większość rywalizacji będzie miała miejsce w niedzielę, kiedy zawodnicy powalczą o cenne sekundy na 6 odcinkach, łącznie z widowiskowym finałem, który odbędzie się w centrum Puław. W sobotę kierowcy pokonają dwukrotnie odcinek Wilków. Dla prawdziwych rajdowych fanów będzie to niepowtarzalna okazja, aby z bliska zobaczyć wszystkie samochody rywalizujące w rajdzie. Bezpośrednio po zakończeniu ostatniego odcinka specjalnego w Puławach odbędzie się ceremonia wręczenia pucharów. Na oficjalnej stronie rajdu dostępne są interaktywne mapy odcinków specjalnych. Dla kibiców organizatorzy przygotowali wykaz najciekawszych punktów obserwacyjnych. W Domu Chemika otwarto wystawę Legion Puławski 1914-1915. Poświęcona jest ona dziejom ochotniczej formacji zbrojnej z czasów Wielkiej Wojny, sformowanej w Puławach i walczącej o niepodległą Polskę w strukturach armii carskiej. Pierwszy Legion Polski, nazywany także Legionem Puławskim, po wybuchu I wojny światowej zaczął się formować w Puławach jako oddziały ochotnicze, które następnie wcielone zostały do korpusów rosyjskich i brały czynny udział w walce przeciwko Niemcom i Austro-Węgrom. Początek Legionu datuje się na grudzień 1914 roku. Wystawa w holu dolnym Domu Chemika przybliża historię jednostki oraz drogę Polski do niepodległości. Wystawa jak gdyby jest tutaj przygotowana w celu upamiętnienia tych zdarzeń sprzed 100 lat. Taki nasz hołd. Chcemy też, żeby mieszkańcy Puław okolic pamiętali o tym, bo w Puławach niestety mało mówi się o Legionie Puławskim. Jest tak gdyby zapomniana formacja. Dużo bardziej, dużo więcej na ten temat wspomina się poza Puławami. W Dęblinie, w twierdzy dęblińskiej, jest specjalna ekspozycja przygotowana w Bramie Lubelskiej poświęcona Legionowi Puławskiemu. Z kolei w Iłży odbywają się co roku od kilku lat świetne rekonstrukcje historyczne. Jest naprawdę to widowiskowe. Jest rajd pod pomnik pod Bakosławiem. Także myślę, że Puławy też powinny się tutaj skierować troszeczkę w tym kierunku. Stanowisko władz rosyjskich nie było zbyt przychylne w formowaniu Legionu, przez co przechodził on różne fazy organizacyjne. W bitwach Legion Puławski ponosił ogromne straty, odznaczając się męstwem. Ostatecznie został zlikwidowany w październiku 1915 roku. Część legionistów została wcielona do Brygady Strzelców Polskich, dalej biorąc udział w działaniach zbrojnych I wojny światowej. Wystawy można oglądać codziennie w godzinach pracy Puławskiego Ośrodka Kultury i potrwa ona do 18 października. Dzisiaj rozpoczął się 5. Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych. Impreza od samego początku cieszy się wielkim zainteresowaniem mieszkańców. W tym roku do Puław przyjechało ponad 600 muzyków. Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych od samego początku swojego istnienia cieszy się ogromnym zainteresowaniem miłośników muzyki. Od dzisiaj do niedzieli zobaczymy i usłyszymy zespoły ze Lwowa i Wilna oraz Starej Błotnicy, Rząśni, Rajska, Żytna, Przysuchy, Dzierzgowa, Koronowa, Czajkowa oraz pobliskiej Końskowoli. W tym roku przyjeżdża 12 orkiestr, jest to około 600 muzyków. 3 orkiestry mamy zagraniczne, 2 z Ukrainy i 1 z Litwy. Artyści wystąpią nie tylko w Puławach. Usłyszeć i podziwiać ich kunszt będziemy mogli również w Baranowie, Nałęczowie, Janowcu i Kazimierzu Dolnym. Jednak na największe atrakcje nastawić powinni się mieszkańcy Puław. W sobotę o godzinie 15 nastąpi przemarsz spod Pałacu Czartoryskich na plac Chopina ulicami miasta. W tym czasie kierowcy powinni spodziewać
dokonywać się utrudnień podczas przejazdu przez centrum miasta. Po nim na placu Chopina będą miały miejsce koncerty plenerowe i pokazy musztry paradnej. W niedzielę natomiast odbędzie się wielka gala finałowa na płycie stadionu Mosir. Wtedy publiczności ukażą się wszystkie orkiestry w pełnej krasie. Wrzesień to czas nie tylko powrotu do szkoły, ale także miesiąc, w którym rozpoczynają się zapisy do grup i zespołów działających w Puławskim Ośrodku Kultury Dom Chemika. Jak co roku Puławski Ośrodek zaprasza na nie wszystkich zainteresowanych tańcem, śpiewem, teatrem i sztuką plastyczną. Początek każdego nowego roku szkolnego łączy się z nowymi możliwościami, jakie oferują ośrodki edukacyjne. Nie inaczej dzieje się z największą puławską placówką, która odpowiada za kulturę. Jak każdego roku pracownicy i instruktorzy zapraszają wszystkich tych, którzy nie boją się wyzwań, do skorzystania z proponowanej oferty, która w dodatku poszerza się. Zajęcia w tym roku mamy przygotowane już dla najmłodszych od 5-6 roku życia, ale także zapraszamy uczniów, młodzież i osoby dorosłe i pozostałe formami, które od lat cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem i renomą, to w tym roku chcemy zaproponować młodym dorosłym, aby odpoczęli od swojego codziennego życia rodzinnego czy zawodowego, teatr swobodny oraz koło konferansjerów i recytatorów. Natomiast dla miłośników sztuki i dla tych, którzy nie zawsze mogą przychodzić na stałe zajęcia, chcemy otworzyć plastyczny punkt konsultacyjny, gdzie raz w tygodniu będzie można przyjść, skonfrontować swoje pomysły, pokazać swoje prace, porozmawiać o różnych pomysłach. Każdy, kto jest chętny, może spróbować swoich sił w tańcu. I tu naprzeciw wychodzą zespoły znane i podziwiane, m.in. zespół pieśni i tańca Powiśle, zespół Pokus czy zespół baletowy Etiuda. Ich renoma znana jest w Polsce, a tancerze często występują poza granicami naszego kraju. Zajęcia wokalne są prowadzone pod okiem wybitnych muzyków. Wielu artystów dzisiaj odnoszących sukcesy swoje pierwsze kroki stawiali właśnie w Puławskim Ośrodku Kultury Dom Chemika. Mamy wielu sławnych ludzi, którzy właśnie z Domu Chemika się wywodzą i grają i na deskach wielkich teatrów i zdobywają już laury na wielkich konkursach międzynarodowych wokalnych. Dlatego cieszymy się, że tak wielkie zainteresowanie, jak świadczy to jednak o wysokim poziomie i randze tego, co Puławski Ośrodek Kultury ma do zaoferowania swoim mieszkańcom. Szczegółowe informacje dotyczące ofert zajęć oraz terminów prób i spotkań dostępne są na stronie internetowej Puławskiego Ośrodka Kultury. Zapisy potrwają jeszcze do końca września. To wszystkie informacje w tym wydaniu. Zapraszam jeszcze m.in. na wiadomości sportowe. Ja z Państwem już się żegnam, życząc dobrego tygodnia. Najbardziej mi się podoba podejście nauczycieli. Podchodzą indywidualnie do każdego ucznia. Jest tu fajnie, miło, przyjemna atmosfera. Mogę się dużo nauczyć. I o to chodzi. Dzisiaj będziemy grać w kalambury. Dużo rozmawiamy, po angielsku mówimy, ćwiczymy w parach, opowiadamy. Urozmaiceni, tak, to jest najważniejsze. No, dobrze uczą, można dużo zapamiętać. Są wymagania, ale jest to potrzebne, żeby móc się czegoś nauczyć. Naprawdę są duże efekty. Polecam. Jeśli miałbym oceniać ogólnie szkołę Quest, to na ocenę 6. Nowoczesne mieszkania z najlepszą lokalizacją w Puławach przy ulicy Piłsudskiego 15. Ceny już od 3900 zł brutto za metr kwadratowy z możliwością negocjacji. Jasne i przestronne mieszkania od 50 do 82 metrów. Teren ogrodzony z placem zabaw i garażami. Zapraszamy! Taka okazja może się nie powtórzyć. Odwiedź nas na www.panoramapulawy.pl lub zadzwoń 887 4202. To proste. Zmierzyli, przyjechali z oknem i wstawili. Porównywałem wiele ofert. W Domatorze dostałem świetną jakość, taniej niż w markecie. Polecam Domatora. To prawdziwi fachowcy.
Potrzebujesz nowej podłogi, okien lub drzwi? Zaproś Domatora. Teraz wyjątkowa promocja. Montaż gratis. Odwiedź nas na Wróblewskiego w budynku Loku. Domator. Jakość i profesjonalizm. Centrum Motoryzacji Bosch Service Autopikul. Naprawimy każdą markę samochodu. U nas kupisz części do wszystkich marek. Centrum Motoryzacji Autopikul to także nowy salon firmowy Husqvarna oraz wielomarkowy serwis kosiarek, pilarek i sprzętu ogrodniczego. To również autoryzowany salon firmy Romet oraz serwis rowerowo-skuterowy. Centrum Motoryzacji Bosch Service Autopikul. Puławy, ulica Lubelska 63A. Puławy przy Azotach. Oraz Kurów, ulica Lubelska 11. Odkryliśmy po pierwsze, że jest to miejsce bardzo przyjazne, w którym oprócz tego, że uczy się języka, to jeszcze moje dzieci rozwijają swoją wyobraźnię, kreatywność. Centrum Helendron English dzieci uczą się języka angielskiego w sposób naturalny, intuicyjnie, tak jak uczą się języka ojczystego. Efekty są wspaniałe, dlatego stwierdziliśmy, że nasze młodsze dzieci zaczną naukę już wcześniej. Najmłodsze dziecko ma 2 lata, chodzimy rok. Uczęszczanie tutaj na zajęcia sprawia moim dzieciom dużo satysfakcji i widzę, że chętnie tutaj przychodzą. I like Helendron English because lessons are interesting. I like Helendron English because I can learn English. I like Helendron English because I can pass Cambridge exam. U nas dzieci nie czują przymusu nauki. One chcą się uczyć, ponieważ widzą natychmiastowe efekty. Mówią płynnie, bez zahamowań i świetnie zdają międzynarodowe egzaminy. Dlatego metoda Helendron jest tak skuteczna. English because learning here is fun. Aktywność ruchowa to podstawa zdrowia i dobrego samopoczucia. My wiemy o tym doskonale. Ty też możesz się o tym przekonać. Siłownia Platinum Fit & Club. W naszej ofercie treningi personalne, kulturystyki i fitness, a także opieka i pomoc instruktora. Klimatyzowana sala pełna nowoczesnego sprzętu pozwoli zadbać o twoją sylwetkę. Oferujemy najtańsze karnety w mieście. Nie czekaj i sprawdź. Zapraszamy codziennie od 8 rano. Puławy, ulica Kościuszki 17. Telefon 793 316 191. www.platinumpulawy.pl. Byłam naprawdę gruba. Siedziałam z dzieckiem w domu. Idąc z moim synkiem na spacer, weszłam do Naturhouse. To nieprawda, że dieta nas ogranicza, odbiera nam coś. Ona nam tylko daje. Menopauza to był okres, kiedy nagle zaczęłam tyć. Traciłam zdrowie i wygląd. Dzięki wsparciu dietetyka odjęłam sobie kilka lat. Byłem naprawdę gruby. Założenie skarpetek to było wyzwanie. Schudłem. Od 15 lat podobała mi się moja fryzjerka. Teraz jesteśmy razem. Naturhaus. Spełniamy marzenia. Znakomicie zainaugurowali nowy sezon szczypiorniści Azotów Puławy. W pierwszej kolejce podopieczni Ryszarda Skutnika podejmowali Górnika Zabrze. Trener Zabrzan Mariusz Jurasik zapowiadał walkę i twierdził, że Azoty są w zasięgu jego zespołu. Taka teza znajdowała potwierdzenie tylko w pierwszych 10 minutach gry, kiedy wynik oscylował wokół remisu. Po początkowym rozpoznaniu sił Azotowcy uszczelnili obronę, a kilka piłek odbił Wadim Bogdanow. Dzięki temu Puławianie mogli wyprowadzać szybkie kontrataki, a ponieważ w swoich szeregach mają znakomicie biegających do kontry takich zawodników jak Przemysław Krajewski czy Jan Sobol, to szybko przełożyło się to na łatwe gole i budowanie przewagi. Nie gorzej było w ataku pozycyjnym, gdzie pierwsze skrzypce pod względem zdobyczy bramkowych grali Nikola Pruce oraz świetnie radzący sobie na kole Leoś Petrowski. Od 10 minuty miejscowi zaczęli więc uzyskiwać przewagę. W 12 Azoty wygrywały 3 golami, w 21 8, a w 25 minucie nawet 9 trafieniami, kończąc ostatecznie pierwszą połowę prowadzeniem 20-12. Po zmianie stron nic się nie zmieniło. Puławianie nadal grali bardzo pewnie, szybko i przyjemnie dla oka. Z biegiem meczu trener Skutnik wpuszczał na parkiet nowych zawodników. Ci utrzymywali wysoki poziom i zarówno Adam Skrabanie, jak i Patryk Kuchczyński oraz wprowadzony na samą końcówkę za Piotra Masłowskiego Bartosz Kowalczyk zapisali na swoim koncie po 2 gole. Efektowny mecz w wykonaniu Azotów zakończył się efektowną wygraną 38-28. Myślę, że na pewno nikt się nie spodziewał, że będzie tak wysokie zwycięstwo. Fajnie, że się nam to ułożyło. Pierwsze minuty widać było jeszcze nerwowe i oba zespoły badały się tak, na co tak naprawdę mogą. Potem udało się trochę zacieśnić obronę, puścić
parę kontry i stąd zdjęła się trochę przewaga 5-6 bramek. Potem na pewno grało się już dużo łatwiej. Mając taki zapas bramek, można było sobie pozwolić na spokojniejsze granie, na rozegranie akcji do pewnej piłki i to przyniosło nam efekty. W drugiej połowie krótki przestój i może Górnik próbował jeszcze walczyć, doszedł nas powrotem na 5-6 bramek, ale to było wszystko, co zostało dzisiaj Górnika. Myślę, że zagraliśmy przede wszystkim fajny mecz w obronie, bo nie straciliśmy z wielu bramek, zwłaszcza do tej 45-50 minuty, kiedy ten mecz się rozstrzygnął. Najwięcej bramek dla Azotów w meczu z Górnikiem zdobyli Prce 8, Sobol 7, Krajewski 6 i Petrowski 5. A oto wyniki pierwszego tygodnia z Superligą w sezonie 2015-16. Rozgrywki rozpoczął rozegrany awansem pojedynek piątej kolejki Pogoni Szczecin z Vive Kielce. I od razu mieliśmy sporą niespodziankę, bowiem zespół z Pomorza zremisował z niekwestionowanym mistrzem kraju. Kielczanie wpadkę w Szczecinie odbili sobie w sobotę w Mielcu, gdzie rozgromili Stal. Swój pierwszy mecz w sezonie pewnie wygrała Wisła Płock, która pokonała MMTS Kwidzyn. Mała niespodzianka w Opolu, gdzie Gwardia odrobiła 5-bramkową stratę i urwała punkty faworyzowanemu Chrobremu. W zaciętym meczu w Lubinie Zagłębie musiało uznać wyższość Pogoni. Z kolei w starciu we Wrocławiu Śląsk przegrał z KPR Legionowo. Tak dobrze jak w meczu z Górnikiem nie było niestety w środę w pojedynku ze Śląskiem Wrocław. Goście przyjechali do Puław z opóźnieniem i w mocno okrojonym składzie z jednym bramkarzem i tylko 8 zawodnikami z pola. Takie okoliczności mogły wskazywać na łatwą i efektowną wygraną Azotów. Nic z tych rzeczy. Co prawda Azotowcy szybko uzyskali kilkubramkową przewagę, ale przez większą część meczu ich gra wyglądała bardzo przeciętnie. Puławianie grali przede wszystkim nieskutecznie i zbyt indywidualnie w ataku. Na szczęście nieźle było w obronie. Dodatkowo zwłaszcza w drugiej połowie Puławian ratowały bardzo dobre interwencje bramkarza. W tym przypadku Sebastiana Zapory, który obronił m.in. 3 rzuty karne wykonywane przez Wrocławian. Ostatecznie po meczu bez historii Azoty pewnie wygrały ze Śląskiem 26-20. Na pewno spodziewaliśmy się, że będzie to ciężki pojedynek, ale musieliśmy się naprawdę sporo napocić, żeby dzisiejsze zwycięstwo i 2 punkty zostały w Puławach. No, Śląsk przyjechał tutaj zmobilizowany mimo wielu kontuzji i kilku kluczowych zawodników. Walczyli jak tylko mogli. My byliśmy chyba troszeczkę myślami gdzie indziej. Być może już przy meczu z Płockiem, nie wiem, ciężko to powiedzieć, bo po bardzo dobrym meczu z Górnikiem dzisiaj ta gra troszeczkę wyglądała dużo gorzej niż w niedzielę. Także dobrze, że ten mecz się przydarzył dzisiaj z teoretycznie słabszym przeciwnikiem, a nie w sobotę w Płocku. Najskuteczniejszym zawodnikiem w zespole Azotów był w meczu ze Śląskiem Robert Orzechowski, zdobywca 5 goli. Po 4 trafienia zapisali na swoim koncie Przemysław Krajewski, Piotr Masłowski, Nikola Prce i Jan Sobol. W drugiej serii spotkań znów siłę pokazało Vive, które rozgromiło Zagłębie Lubin. Skromniej, ale nie mniej pewnie swój mecz wygrał wicemistrz Polski Wisła Płock, która pokonała na wyjeździe Beniaminka z Legionowa. W ciekawym meczu w Zabrzu Górnik niespodziewanie łatwo oddał punkty Chrobremu Głogów. Z kolei w Mielcu Stal bez problemów odprawiła MMTS Kwidzyn, a w Szczecinie Pogoń to samo zrobiła z Gwardią Opole. W tabeli na czele Vive i Pogoń. Obydwa zespoły mają na koncie po 5 punktów, ale o jedno spotkanie rozegrane więcej w porównaniu z resztą stawki. Wśród zespołów, które mają za sobą po 2 mecze, najwyżej w tabeli są Azoty. Puławianie tylko dzięki większej ilości zdobytych goli wyprzedzają Płocką Wisłę. Na 5 miejscu z 3 punktami Chrobry Głogów. 4 zespoły nie zdobyły jeszcze ani jednego oczka. A już w najbliższej kolejce arcyciekawy mecz w Płocku, w którym wicemistrzowie kraju podejmą brązowych medalistów ostatnich rozgrywek Azoty Puławy. Puławianie liczą na ciekawe zawody i zapowiadają walkę. Chcemy rozegrać dobry mecz, żeśmy z nimi rozegrali w Wrześciu. Tam nie może coś im brakowało, ale tutaj zawsze z Płockiem decydująca jest postawa bramek. U nich i u nas. Ostatnio oni nas tym przebijali i wygrywali. No to mam nadzieję, że tym razem może się odwróci. Jest telewizja, chcemy ładne widowisko stworzyć, każdy na pewno się spręży. Powinno być dobrze. Rywalizacja Wisły Orlen Płock z Azotami Puławy w sobotę od godziny 17.30, a relację z tego meczu przeprowadzi jedna z telewizji ogólnopolskich. O kolejny punkt wzbogacili swój dorobek piłkarze puławskiej Wisły. W 7 serii spotkań drugiej ligi podopieczni Bohdana Bławackiego zremisowali bezbramkowo w wyjazdowym meczu z błękitnymi Stargard Szczeciński. W 7 kolejce bezbramkowym remisem zakończył się również pojedynek Kotwicy Kołobrzeg z Radomiakiem. Nierozstrzygnięty, ale bramkowy wynik także w meczu Stali Stalowa Wola z GKS-em Tychy. Najwięcej bramek i pewną wygraną gospodarzy zobaczyli kibice w Częstochowie, gdzie Raków 5-2 pokonał Olimpię Zambrów. Po 3-0 swoje mecze wygrały Puszczanie Połomice z
Zdrów Rybnik i Znicz Pruszków z Polonią Bytom. Z kolei wyjazdowe zwycięstwa stały się udziałem Stali Mielec, Siarki Tarnobrzeg i Nadwiślana Góra. W tabeli prowadzi Stal Mielec, która ma na koncie 19 punktów i utrzymuje 5-punktową przewagę nad resztą stawki. Na drugim miejscu z 14 oczkami jest Siarka Tarnobrzeg, a na trzecim z 1 punktem mniej Raków Częstochowa. Na miejscu barażowym GKS Tychy z dorobkiem 12 punktów, a następnie dwie ekipy mające o 1 punkt mniej od Tyszan, czyli Radomiak i Wisła Puławy. W dole tabeli bez większych zmian w strefie spadkowej znajdują się obecnie Olimpia Zambrów, Polonia Bytom, ROW Rybnik i Błękitni Stargard Szczeciński. Podwójne zawody w podnoszeniu ciężarów odbyły się w Puławach w miniony weekend. Na Pomoście rozegrano 5. Memoriał Janusza Przedpełskiego i 11. Puchar Ziemi Puławskiej. W imprezie memoriałowej udział wzięło 10 zawodników z całego kraju. Bezkonkurencyjny był brązowy medalista ostatnich Mistrzostw Europy w kategorii 105 kg Arkadiusz Michalski, który zawody wygrał z niezłym wynikiem 400 kg w dwuboju. Drugie miejsce zajął Łukasz Grela z AZS-u Częstochowa, a trzecie Daniel Dołęga z Budowlanych Opole. Na 10. miejscu został sklasyfikowany jedyny reprezentant Wisły Puławy, młodzieżowiec Jakub Węgrzyn. Podopieczny Roberta Boruckiego uzyskał w dwuboju 310 kg, co dało mu 318,9 punktów klasyfikacji Sinclaira. Zawodom z trybun przyglądały się znakomitości polskich ciężarów z prezesem PZPC Szymonem Kołeckim na czele. Z kolei w Pucharze Ziemi Puławskiej rywalizowali zawodnicy z kategorii młodzieżowych. Tu sztangiści Wisły mieli więcej do powiedzenia niż w memoriale. Wśród 17-latków na najwyższym stopniu podium stanęli Adrianna Majewska w kategorii 69 kg i Radosław Poniatowski w kategorii 77 kg. Miejsca na podium wywalczyli także Iwona Świtalska, Damian Sygnowski i Jakub Bachan. W zmaganiach juniorów do lat 20 z Puławian najwyżej sklasyfikowani zostali Dominika Bachan, która wygrała kategorię 63 kg i Bartłomiej Gębala, triumfator kategorii 105 kg. Na podium stanęła również Zuzanna Majewska. To jest jedna z najlepszych szkół puławskich i no, chcę rozwijać swój angielski. To, że moja starsza siostra chodziła na AQS, to też o tym zadecydowało i jest fajnie. Bardzo fajna szkoła. Jestem bardzo zadowolony z edukacji tutaj. Jest naprawdę przyjemnie. Lekcje są bardzo fajne, można się dużo nauczyć. Cały materiał jest dobrze wytłumaczony, wszystko jest jasne, łatwe do pojęcia. Lekcje też mają dużo humoru, można się pośmiać. Kilka lat już chodzę i muszę powiedzieć, że bardzo dobrze nauczyli mnie tego angielskiego i jeżeli miałbym komuś polecić, to poleciłbym. Nauczyłam się wiele w porównaniu do innych szkół. No i tutaj nauczyciele fajnie prowadzą zajęcia i atmosfera jest bardzo miła wśród kolegów z grupy. Bardzo lubię przychodzić tutaj, ponieważ w szkole pod naciskiem no, gorzej się uczy angielskiego, a tutaj jest humor i fajnie, lepiej się po prostu, lepiej przyswajam tą wiedzę. Jest zabawa połączona z nauką, nie jest nudniej, zawsze uczymy się nowych rzeczy, a jeśli nie, to zawsze coś powtórzymy, nauczyciel to wszystko wytłumaczy. Najbardziej mi się podoba podejście nauczycieli, bo nie podchodzą do grupy jako do grupy, tylko właściwie podchodzą indywidualnie do każdego ucznia i właśnie tak jak ćwiczyliśmy do tego egzaminu FC, który zresztą w zeszłym tygodniu zdawaliśmy, to było podbudowywanie naszych umiejętności. To jest fajna szkoła, dużo się można nauczyć i ogólnie atmosfera jest luźna. Ja sobie cenię w tej szkole to, że jest fajny klimat, że się można czegoś nauczyć. Są wymagania, ale jest to potrzebne, żeby móc się czegoś nauczyć. Bardzo mi się tu podoba, jest wesoła atmosfera i te zajęcia nie dość, że uczą, to naprawdę sprawiają przyjemność. Mam 6 z angielskiego w normalnej szkole, w gimnazjum. No i w ogóle rozumiem angielski, wyjeżdżam za granicę, więc łatwo mogę się dogadać. Ja zawsze znam tą szkołę już, to nie jest mój pierwszy kurs w tej szkole, ja tutaj nie, jakieś 10 lat być może już jakoś tam co jakiś czas przychodzę na różne kursy, niekoniecznie na jakieś całoroczne, na pół roku na przykład, albo coś takiego, jakąś tam przerwę sobie robię, więc wracam tutaj, no i jestem zadowolony. Czasem robią nam konkursy na inteligencję, ile się zapamiętało z poprzednich lekcji. Nauczyłam się dużo więcej niż w szkole normalnej, więcej słów i komunikacji.